Witajcie, jestem na Mix. Tak, nagrywam to drugi raz z rzędu, ale mam czas. Więc po prostu sobie pogram. Ostatnio samolot się rozbił i jacyś strażnicy wyszli. Czyli zaczyna się robić ciekawie. No nieźle. Taki to dwóch headshotów potrzebuje, nie? Mam wszystkie te. Głowy spróbuję. Dupeltów. No bo jedę do dupeltówki. Jeszcze tej dupeltówki nigdzie nie ma. Gdzieś była to podniesienie, nie wiem. A nie, tu jest chyba. Tak jest. Mam nadzieję, że ciągle działa. Cierpię grobowców. Słoneczna Królowa i jej burzowa gwardia. Czyżby znaleźli jej grobowiec? Pierwsza Słoneczna Królowa. To naprawdę Yamatai. Ty naprawdę tu jesteś. I naprawdę martwa. To coś niesamowitego. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa, pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? Tu jesteś, królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! Bracio! Thank you.
co nie? Dobra, i udało się zrobić wyga. Aha, dobra, czekam w walce. Zobacz się. Ale jeszcze szybko tu lepszymy. Czekam, ma 100%. Stoję co mnie. To zostawię na później. Strzelbę sobie może lepsze. Dobra. Dobra, o. Też, no i dobra. Z tym licznikiem jak tym... Nie dam rady otworzyć. Nic z tego, musimy to kimś wyważyć. To ona! Hej, panienko, nie strzelaj. Porozmawiajmy. Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? Zabijcie ją! Oczywiście musiałem się wydąbać raz. Jezu, no dobra. Nie dam rady otworzyć. Nic z tego, musimy to czymś wyważyć. To ona! Hej, panienko! Jeden leży. Kręcimy, laboda.
skąd? No i teraz jebut. Dobra, uciekaj! Uciekaj szybko! Dźwięk zepsuł chyba. Przeżyła. Sam. Jest z tobą reszta załogi? Nie, dopiero co ukradłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Ja jestem przerażona. Cholera, ktoś idzie. Muszę to schować. Sam? Sam! Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonię cię i wejdziemy razem. Jezu, no Mimiko jest tą przecież, tak? No Lara, nie bądź taka... Proszę cię, nie bądź taka głupia, jak mi się wydaje. Ja myślę, że ty jesteś mądra, jesteś bystra, Lara. Ja już myślałam, że nic gorszego się nie wydarzy. Czym był to stwór w klasztorze? Były ubrane jak burzowa gwardia, a dźwięki, które wydawały, prawie nieludzkie. Cholera. Słuchaj, co opowiadasz, Laru. Brzmisz jak tata. To tak jakby byli pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, teraz brzmi zupełnie jak tata. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi i mam przeczucie, że mnie również zabiliby bez wahania. Ale teraz nie mogę o tym myśleć. Sam ma kłopoty i muszę jej pomóc. Ona na mnie liczy. Zrobimy plus 87, to nie ma na razie sensu. No serio.
Sorry, ale się wracam. Ale zważywiłem to teraz. Kurde, weź mi tu nie pal, jak ja, człowieku. To, że to trafiło go, to ja nie mam pytań. Jestem sam. Nic ci nie jest? Laro, czego oni ode mnie chcą? Rytuał ognia? Co to ma kurwa być? Posłuchaj, idę po ciebie. Wydostanę cię stamtąd. Proszę, proszę, pomóż mi, Laro. Obiecuję. Obiecuję ci, sam. Hej, zabrała twoje... O nie! Sam! Sam! Proszę nie! Zostawcie ją, sukicy! Nie zbliżajcie się! Cholera. Kurde, wierzę jak Rambo.
Się odwala, ty. Elo. A na pewno mieć już złamany kręgosłup, nie? I 20 kości. Nieważne. Dobra, dobra. Idziemy z kutwami. Może na pokładzie jest jakaś apteczka. Z innymi. Zamknęliśmy ich w jaskiniach. Nie rozumiem. Dlaczego ojciec Matias trzyma ich przy życiu? Co do... Czyli żadnego skakania, dobra, fajnie. Nie no. Tak zginął, bo nie trafiłbym w głowę, to normalnie. Zobacz.
No zapalić gada. Aha, chyba że... O Jezus. Nie, proszę cię, nie. Lana, nie pękaj, będzie dobrze. Aha, strzał, gdzieś jeden, żeby były strzały zapadające. Rod, słyszysz mnie? Rod! Lara, jesteś cała? Tak, w porządku. Twój głos mówi co innego. Rod, nic mi nie jest. Gdzie jesteś, dziewczyno? W jakiejś wiosce koło ufortyfikowanego pałacu. Ja cały czas schodzę ze wzgórza. Jak udało ci się tam tak szybko dotrzeć? Długa historia. Widzę stąd całe miasteczko. Jesteś koło tej dużej bramy? Właśnie idę w jej stronę. To ta owca! Tam! Ognia! Na wichło. Czekaj, chwilę. O nie! Ja mówię, to jest tyle do przeszukiwania, nie? To jest masakra jakaś. O. W Japonii epoki Edo tradycyjny strój męski nie miał kieszeni. Inro były miniaturowymi pojemnikami, w których przechowywano rzeczy o...
Dobra. Rozejrzymy się tu trochę, bo jest bardzo ciekawie. Maszynowa. Trochę się znowu jej wystrzelałem, więc dałoby się. Tu znalazłem. Ej, w ogóle jest 7 reliktów aż. Nie no, nie będziemy wszystkiego sprawdzać, bo to nie ma za bardzo czasu i sensu. Nie za niedostępne. No szkoda, że teraz mi to widzicie. O, kolejny relikt. Inro były zwykle wykonane z lakierowanego drewna, ale to jest zrobione z mosiądzu. Prawdopodobnie pochodzi z XIX wieku. Wnętrze tego inro pachnie tytoniem. Może używam. Cicho. Mamy zjednoczone umiejętności, spoko. No. Kurde. Nie, no muszę. Nie, nie teraz.
Ale zniknę, bo i pozbieram, bo... Kurde, skończyło mi wszystko. Zacięło się. Kolejny zapowiedź? No, zeskocz. Powiedz, co 32 minuty, no nie. A ja się w Grubowcu bawię. Ja widzę, ile nagrywam. Studniowe z... Dobra, chwila. Słonecznej królowej. Błogi
kiedyś święte miejsce. Teraz wiemy, gdzie są wszystkie delikty, to możemy wszystko zgadnąć. Zadypiasz się. A będziecie mieli trochę dłuższy odcinek. Trochę dłuższy, nic się nie stanie. Ale zostawimy to. Ja to nie widzę sensu. Białe tkaniny można palić, ale co mi z tego? Made in China.
A nie, dobra. Aha, też mam jakieś rzeczy niszczyć w ogóle. Lol. A nie, aha, dobra, dobra. Dobra. No i teraz wiem. Zamknięci w środku, ale wiem gdzie. Chodź tu do mnie, to wydostaniemy ich razem. Stąd nie dam rady się wspiąć. A, niech to szlak. Oni mają tu jakieś dźwigi towarowe. Spróbuj je uruchomić i podejść z drugiej strony. Okej, okay. Zrobi się. A, zanim się zrobi, to by pozbieramy w ogóle ten, bo trochę się wystrzelałem.
Ja to mam wpierdolić. Elo. Ona idzie tak, trzyma. Kolejny grobowiec. Bardzo za bardzo nie mam czasu. Co ja robię w ogóle? Znalazłem. Nefrytowa figurka z dynastii Ming, ale ta wygląda na autentyczną. Grim!
zabijemy twojego kolegę! Ani mi się masz do cholery! Dobrze! Dobrze! Człowieku, to ledwie drażnięcie. Ja jestem z Glasgow. A teraz kopnij za krawędź! Nie! To poleciał, gościu z Glasgow. Jest! Dobra, bo godzinę to się nagrywa, no już starczy. Nie. Grim zapłacą mi za to. Oj, to Grim. Pałac. Muszę się dostać do pałacu. A w końcu udało się skoczyć. Gości z Glasgow rządzi. Tyle wam powiem. No, fajnie by było pozbierać trochę tych. Właśnie. Wystrzał czy jakiś inny. Zabina. Hej, tam jest! Przeciąć linę! Już się robi! Hej, aha, no nie, też szoka idę. Niepotrzebnie, Laro. Jego śmierć była ważna. Wypijemy za niego, kiedy się stąd wydostaniemy. Spróbuję podejść trochę bliżej. Możesz mnie osłaniać? Jasne. Stąd mam na celu wszystko aż do pałacowego muru. Okej. Okay. Helikopter ratunkowy N888. Kurwa, no nie. Jeśli chcecie dostać, zapisać grę. Helikopter ratunkowy N888. Albo chwila. Chcę punkt zapisu. Nie. To nie jest zapisane. Dobra, jest zapis. Dobra, starczy tego. To było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.